Do przygotowania wegańskiego chleba bananowego będziemy potrzebowali 50 g orzechów włoskich, 4 dojrzałe banany 400 g, 140 ml napoju migdałowego, 60 ml oleju rzepakowego, 1 łyżeczka octu jabłkowego, 300 g mąki orkiszowej, 50 g cukru trzcinowego, 25 g kakao, 3 łyżeczki proszku do pieczenia z kamieniem winnym, 1 szczypta soli. Czas przygotowania naszego chleba to 55 minut, wyjdzie nam z tego 12 porcji. Przepis oceniany jest jako łatwy, uruchamiam. Na początek rozgrzewam piekarnik do 180 stopni, grzanie góra-dół. Formę keksową ja już natłuściłam i obpruszyłam mąką orkiszową, ja natłuściłam olejem kokosowym. Teraz muszę 50 g orzechów włoskich z grubsza posiekać i uprażyć na patelni, nie używając do tego tłuszczu. Mam przygotowaną deskę. Wysypuję moje orzechy. I teraz z grubsza posiekam moje orzechy. Nie chodzi o to, żeby orzechy były drobne, tylko jednak, żeby były wyczuwalne. I teraz na patelnię i prażymy na suchej patelni, aż poczujemy taki delikatny orzechowy zapach. Orzechy na patelnię. I teraz prażymy orzechy do momentu, aż poczujemy delikatny, przyjemny zapach. Orzechy uprażone, przesypuję do miseczki i wracamy do naszego Lidlo Mixa. Orzechy mamy gotowe, zobaczmy co dalej. 4 dojrzałe banany, czyli 400 g. Muszę teraz obrać i pokroić w około 4 cm kawałki, wrzucić do pojemnika. Tutaj, jeżeli chodzi o sam przepis, możecie napisać, jak Wy to zinterpretowaliście, bo tutaj napisane jest 400 g bananów. Tylko czy to są banany ze skórką, czy bez skórki? U mnie to jest około 3 bananów, te 400 g. Już tak dokładnie też nie zwracałam na to uwagi. Obieram je teraz. Banany obrane, kroję teraz je w mniejsze kawałki. Banany pokrojone wrzucam do misy urządzenia. Teraz dodaję 140 ml naszego napoju migdałowego. Napój musi być w temperaturze pokojowej. Teraz 60 ml oleju rzepakowego. Olej dodany. Teraz dodaję 1 łyżeczkę octu jabłkowego. I teraz wszystko mieszamy. Obroty 6-10 sekund. Zamykam pokrywę. Uruchamiam. Mieszanie dobiegło końca. Teraz muszę zgarnąć masę łopatką ze ścianek na dno. Banany zmiksowały się z naszymi płynami. Tutaj nie mam co zgarnąć, tak na dobrą sprawę. Teraz dodaję orzechy. I teraz przychodzi kolej na 300 g mąki orkiszowej. Gramów cukru trzcinowego, 25 g kakao w proszku. Teraz dodajemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia z kamieniem winnym i 1 szczyptę soli. 3 łyżeczki proszku. Szczypta soli. Wszystko teraz mieszamy. Obroty 4 przez 1 minutę. Minuta mieszania dobiegła końca. Ciasto teraz muszę nałożyć do naszej formy. Wyrównać wierzch i będę piekła je przez 45 minut.
Ja moją masę na początek jeszcze zgarnę ze ścianek. Tutaj delikatnie wymieszam, bo widzę, że robot zostawił nam troszkę mąki. I teraz przelewam wszystko do formy. U mnie ciasto ładnie ułożyło się w formie, tutaj już nic dodatkowego nie robię. Teraz na 45 minut do piekarnika, a pod koniec pieczenia wkładamy patyczek, sprawdzamy, czy ciasto na nim nie zostaje, czy jest upieczony nasz chleb. Jeżeli nie, musimy dodać kilka dodatkowych minut, ale o tym damy Wam jeszcze znać za chwilę. Piekł się dokładnie 45 minut, nie wymagał dodatkowego pieczenia, sprawdzałam w międzyczasie, wszystko było super. Jeżeli chodzi o sam chleb, nie jest zbyt wysoki, chleb już jest wystudzony, studziliśmy go na kratce tak jak mówi instrukcja w przepisie. Odkroimy teraz jedną kromkę. Mam wrażenie, że w chlebie zrobił nam się minimalny zakalec, ciężko powiedzieć. Ale to nic, zaraz spróbujemy, damy Wam znać, jak wszystko smakuje. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Jeżeli chodzi o sam chleb, to chleb ma taką konsystencję, jak widzicie. Jest on ciężki, zbity, ale to jest zasługa tego, że dodawaliśmy tutaj banana. W chlebie nie ma grama wody. Czy to jest chleb? No nie powiedziałabym. Bardziej to jest po prostu ciasto z dodatkiem banana, które nie jest słodkie, bez dodatku cukru. Jest to ciekawa alternatywa. Jeżeli ktoś nie je potrawy wegańskie, myślę, że warto przyrządzić ten chleb i spróbować, jak smakuje. Na dziś to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!